No. Taki cieszy. Chłopie, no co jest? Jakim dzieckiem jest Kacperek? Wesołym, pogodnym. Z pełnym energii. Wszędzie go pełno. Jedyne co, to od niedawna dopiero zaczął nawet nie raczkować, tylko pełzać się właśnie z problemem na rączkę. Ale zwiedza pokoje, cały czas jest pogodnym dzieckiem, że no po prostu grzeczny przede wszystkim. Powiedz mi, w jakim wieku jest Kacperek? 13 miesięcy. Skończy w sumie jutro. A co Kacperkowi dolega? Co się z Kacperkiem dzieje? No ma problem z rączką. Urodził się bez kości promieniowej kciuka w lewej rączce. Kość łokciowa jest skrócona i wygięta, także ma ogólnie krótsze przedramię. I no nadgarstek, bo nadgarstek ogólnie zawsze przyczepiony do kości promieniowej, on tej kości nie ma, więc ma przyczepiony na ścięgnach, więc w zasadzie nadgarstkiem nie może ruszać, troszkę paluszkami coś tam próbuje tylko ruszać, ale to tak, no nie chwyci zabawki. Znaczy tak podtrzyma, ale nie jest w stanie chwycić, wszystko do prawej rączki daje. No i oprócz tego on też się urodził jako wcześniak, także tak dodatkowo też to utrudnia rozwój. No właśnie, jak się Kacperek rozwija? Kacperek ma aktualnie 13 miesięcy. Od niedawna dopiero zaczął pełzanie, czy nawet nie raczkowanie. Nie siedzi jeszcze. Dodatkowo ma 5 razy w tygodniu rehabilitację, żeby właśnie dogonić rówieśników. Jeszcze dodatkowo właśnie utrudnieniem u Kacperka jest ta rączka, ponieważ rehabilitacja powoduje to, żeby, jakby to powiedzieć, w kręgosłupie był prosty, żeby nie było różnych zaburzeń, ponieważ jedna strona bardziej jest funkcjonalna niż druga, co może powodować wady postoju, kręgosłupa, tego typu rzeczy. Dostrzegać jakąś różnicę po tej rehabilitacji? Powiem, że tak, bo ogólnie chodzimy na dwa rodzaje rehabilitacji. I powiem szczerze, że to, co jeszcze w domu ćwiczymy, jedne ćwiczenia, powodują, że widzimy rezultaty w tym, że Kacper zaczyna się bardziej podnosić. No właśnie to, co mówiłem, że praktycznie od 2 tygodni Kacper pełza, gdzie przedtem praktycznie tylko się obracał, że nie mógł się swobodnie pomieszczać, poruszać po pomieszczeniach. No i widzimy po prostu postęp po rehabilitacji w jakiś sposób. I postęp, i też widzimy, że lewa strona nie jest, znaczy jest rozwinięta porównywalnie do prawej, dzięki temu właśnie, mimo że on wszystko robi prawą rączką, sięga, bawi się i tak dalej, to na rehabilitacji wzmacnia tą lewą, także nie ma też takiej dysproporcji. No dobrze, a co z tą rączką w takim razie? Jak trzeba ją leczyć? Co trzeba zrobić? Jest potrzebna operacja, która mu usztywni nadgarstek, żeby był w stanie tym nadgarstkiem ruszać. Kolejna operacja jest potrzebna, żeby przestawić paluszka na kciuka, żeby rączka była chwytna, bo nie mając kciuka ma tylko tak, no nie jest w stanie chwycić. No i też przez to, że ta rączka jest krótsza, dobrze by było ją troszkę wydłużyć, żeby zmniejszyć dysproporcję między prawą a lewą. Czy taką operację można w Polsce wykonać, czy będziecie musieli pojechać za granicę? Można wykonać w Polsce. My chcielibyśmy operować u doktora Paley'ego. On ma swoją klinikę w Stanach, ale teraz otwiera klinikę w Polsce, z racji tego, że tutaj miał bardzo dużo przypadków pacjentów z Polski. Jest 2 lekarzy Polaków, którzy się szkolą od niego. Jednak operacja Kacperka jest na tyle skomplikowana, że musi to zrobić doktor Paley osobiście, aczkolwiek zespół polski jest już na tyle przeszkolony, że tą opiekę pooperacyjną będzie na spokojnie mógł tutaj nam udzielić i to wszystko będzie w Warszawie. Kiedy najlepiej w stosunku do wieku Kacperka takie operacje przeprowadzić? Aktualnie o to jak najszybciej, żeby druga operacja była do 2 roku życia, z czego odstęp między operacjami powinno być 0,5 roku. Aktualnie planujemy, czy aktualnie plan jest taki, żeby we wrześniu była pierwsza operacja, czyli usztywnienie tego nadgarstka, a później o to pół roku praktycznie o to będzie w gipsie i po 0,5 roku będzie kolejna operacja. No i w tym czasie on najbardziej optymalnie byłoby, żeby on po prostu operację miał.
Czyli pierwsza we wrześniu i następna po prostu za pół roku, tak żeby do drugiego roku życia Kacper miał po prostu skończone te operacje. Operacja w Polsce to już duży plus, ale niestety taka operacja kosztuje. Ile musicie zebrać pieniędzy na pomoc Kacperkowi? Niestety te operacje nie są refundowane przez NFZ. Pierwsza operacja, to już tylnie nadgarstka, kosztuje nas około 200 tysięcy. Kolejne jeszcze nie mamy wyceny, także jakby ta pierwsza jest najważniejsza, więc jak się uda pierwsza, będziemy wtedy myśleć o kolejnej. 200 tysięcy to ogromny pieniądz. W jaki sposób staracie się go zebrać? Aktualnie przez dwa sposoby. Jedno przez Się Pomaga, mamy zorganizowaną zbiórkę. Drugie przez licytacje, które są na Facebooku, na profilu Serca Sercą, do których serdecznie zapraszamy. I dodatkowo próbujemy zorganizować różne jakieś eventy. Jeszcze 1% podatku. I w ten sposób próbujemy na razie zorganizować pieniądze. Jak do tej pory, czy ludzie są hojni, wspierają Was, starają się coś dorzucić? Tak, ludzie bardzo, bardzo mają otwarte serca, także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, że aż tak chętnie chcą pomagać Kacperkowi. Niemniej jednak tych pieniędzy trzeba tyle, że musimy jakby sprawę nagłaśniać i organizować jakieś różne wydarzenia, żeby tą kwotę zebrać, bo to jest jednak ogromna kwota i mimo najlepszych chęci pomocy, jednak potrzebujemy wielu. Serdecznie prosimy wszystkich, którzy mogą i są ludźmi dobrego serca, o pomoc dla Kacperka. Została jeszcze dosyć duża kwota do uzbierania. Jeżeli ktoś może, to bardzo prosimy o pomoc. Chodź, no chodź. Chodź, tylko. Idziemy. Dawaj. Dawaj do przodu. No chodź. No dawaj, ruszaj się trochę coś do przodu.